Siema, siema, z tej strony Tytusowy i dziś zapraszam Wam na drugą część już tytusowego turnieju, więc bez przedłużania może poznajmy naszych zawodników. Cześć, ubiegam sporty ekstremalne, głównie szachy oraz montowanie. No siema, no na ogół to ja byłem już na poprzednim teleturnieju i jak wiadomo, ja po prostu dominuję tutaj tych boziaczków wszystkich, no. Mam nadzieję, że w tym turnieju też rozpiszcie konkurencję, ale oczywiście pamiętajcie, że dla tych boziaczków liczy się szacunek, więc trzeba być dla nich miłym, żeby tutaj pan Tytusowy był zadowolony. Pozdrawiam i wiadomo, że tutaj, no wiecie. Dzień dobry, nazywam się Fankina, no i lubię filmy, seriale, animacje i tyle. No dobra, czyli zasady są takie, macie trzy kategorie pytań, z których będziecie odpowiadać i pytania są od 100 do 1000 punktów, a później odpowiadacie jeszcze na pytanie finałowe. Kategorie pytań są takie, jest muzyka, są kreskówki i są gry. No to pan z numerem 1, co pan wybiera? To ja muzykę poproszę. Za 700. Ile trwa piosenka November Rain zespołu Guns N' Roses? Nie wiem. 6. Gry za 500. Jak nazywa się aktor, który wystąpił w grze Cyberpunk 2077? To był Keanu Reeves. Kreskówki za 1000. Kto jest twórcą serialu Władcy Much? Tomasz Bagiński? No nie, Bartosz Kędzierski. Dobrze, to ja gry za 400. Jakie studio odpowiada za Poppy Playtime? Nie wiem. Kreskówki za 300. Jak nazywa się kot listonosza Pata? A few moments later. Kot, bo ja usłyszałem kod! Ja usłyszałem kod, a to był kot, Jezu! No to wiedziałem, że... A ja myślałam, że kod! Ja wiedziałem, że jazz, no naprawdę! Kreskówki za... 900. Jakiej produkcji jest serial Gumball? Aha, to tak, kraj, ten, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada? No nie do końca, według Wikipedii jest to Irlandia, Anglia i Niemcy. Gry za 800. Kto jest producentem gry Terraria? Jakie? Muzyka za 200. Jak nazywa się amerykański raper, który wydał kawałek Poland? Lil Yachty. Ja poproszę kreskówki za 800. Jak nazywa się film animowany napisany przez Wołodymyra Zełenskiego? Ten, Gulliver. No to muzyka 100. Jaki gatunek muzyczny jest reprezentowany przez Zdenka Martyniuka? Nie pamiętam, disco polo. To ja biorę gry za 600. Jak nazywa się gra komputerowa, której autor był za inwazją Rosji na Ukrainę? Nie wiem. World of Tanks. Ale tych World of Tanksów. No nieładnie tak. Kreskówki 700, poproszę. W jakim czeskim serialu ludzie doszukiwali się nawiązań do konfliktu Chin i ZSRR? Do Pata i Mata. Muzyka, ile tam? Muzyka najniższe możliwe, jakie może być. 300. Jaka piosenka jest wykorzystywana do robienia Rickrollów? Never gonna give you up. Ej, dobra, słuchajcie, ja teraz wam puszczę piękną piosenkę. Nie! Gry za 1000. Na ile została sprzedana najdroższa kosa w CSGO? No to nie wiem. 1580 tysięcy? Jak 1580 tysięcy? No? Nie wiem. 120 tysięcy. Dobra, to kreskówki 600. Ile zarobił film Kraina Lodu na sprzedaży biletów? Miliard. 1 miliard. Dobra, dawaj najniższą muzykę. Jak nazywa się wokalista zespołu The Beatles, który został przez pana? A ja nie wiem tam, nie wiem. Lil Pump. Za ile jestem najwyżej gry? Za 900.
Za jaką kwotę Microsoft wykupił Mojang Studios? No to w takim razie ten, nie wiem, 2,5 miliarda dolarów. Co? 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 To? Idealnie. Dobra. Idealnie odgadłeś. Kreskówki 500. Jak nazywa się sposób animacji, który polega na robieniu zdjęć i przesuwaniu poszczególnych elementów? Animacja poklatkowa. Wybierz coś tam dla mnie. No to nie wiem, losowo dajmy kreskówki za 200. Ile palców najczęściej mają postacie w kreskówkach? Nie wiem. Jest muzyka za 800? Jest. Jak nazywa się niemiecki zespół znany z widowiskowych koncertów? Rammstein. Jakie są najniższe gry? Za 100. Jak nazywa się gra z 2011, której twórcą jest Markus Persson? Gry najniższe gry. 200. Z jakiego kraju pochodzi Fortnite? USA. Kreskówki za 100 biorę. Jak nazywa się kreskówka, której główną bohaterką jest mała świnka? Ten, świnka Peppa, Peppa Big, inaczej. Dobra, to poproszę gry 300. To jest Mario! Jakie gry to jest? Familia Mario! Dobra, najtańsze gry. To za 700. Dawaj po 700. Z jakiego kraju pochodzi Wiedźmin? Polska! Ja nie będę ryzykował, muzyka za 500. Jaka wokalistka stworzyła jedną z pierwszych piosenek z autotunem? Nie wiem. Nie znam się za bardzo na muzyce, więc muzyka 1000 poproszę. Jak nazywa się pierwszy polski artysta, który wykonywał muzykę, powiedzmy rap? No to były takie początki rapu w polskim. Ten, jak mu tam? Kurczę. Najtańsze. Muzyka za 600. Jak nazywa się zespół, którego wokalistą jest Axl Rose? Axl Rose? Nie wiem, Guns N' Roses, to jakoś to się pisze tam. W ostatnim odcinku to Lego Studio musiał odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Tym razem niestety jest to Kopox. No dawaj. Muzyka za 900. Jak nazywa się aplikacja Google do słuchania muzyki, która została wycofana i zmieniona na YouTube Music? To było Google Play Music. Panie Kopox, proszę powiedzieć, kto przechodzi do finału. Karol miał 2250 punktów, ja miałam 2800 punktów, a Fankina 2900, czyli wychodzi z tego, że my z Fankina przechodzimy do pytania finałowego. Mamy dwa pytania finałowe, jeżeli na przykład nikt niepoprawnie odpowie na pierwsze, to na drugie jeszcze sprawdzimy. Pierwsze pytanie finałowe, jak nazywa się najpopularniejszy artysta na Spotify na świecie? Ja wiem. No, pierwszy zgłosił się Kopox, słucham. Ed Sheeran! Dobrze. A więc zwycięzcą drugiego odcinka tytusowego turnieju jest Kopox, po raz drugi jest to Kopox, więc gratuluję. Jezu, no jak Kopox chce coś powiedzieć widzom, to tak. Proszę. Bardzo jestem zadowolony z tego, że znowu wygrałem, ale jako iż myślę, że no już wystarczająco się nagrałem, to postanawiam aktualnie nie przechodzić do następnego odcinka, tylko pojawić się w odcinku finałowym, ponieważ chcę dać innym graczom szansę i po prostu nie chcę być taki, że wiecie, po prostu wygrywam i... Ej, boisz się pojedynku. Dobra, jednak zostaję. Ale... Nie, no serio? Dziwne. Grunt to dobra motywacja. Mam psychę. I ten, na ogół chciałbym powiedzieć, że pan Kina naprawdę był mocnym zawodnikiem. Dziękuję. I zdobył nawet więcej punktów ode mnie, ale na szczęście Karolik też zdominował tutaj. Dominacja genetyczna. To była dominacja genetyczna, dokładnie. Chciałbym ogłosić, że bardzo mi się podobało i że pytania były bardziej zrównoważone niż na ostatnim teleturnieju, więc na ogół, no super.
I no, już nie mam nic do powiedzenia. Bajowizowie. Dziękuję wszystkim. Bardzo jest mi miło, że drugi odcinek się udał. I narka widzowie, subskrybujcie mój kanał, wbijajcie na Discorda, link w opisie, Twitch, również link w opisie. I wbijajcie też na kanały osób towarzyszących w turnieju, między innymi mnie, Koboksa oraz Karola X. Nie wbijajcie na mój kanał, na mój nie. No to wbijajcie na kanał mój i Koboksa. Jeśli wbijecie 100 subskrypcji na moim kanale, widzowie, zacznę w końcu nagrywać porządne odcinki, więc... Wbijajcie na 100 subskrypcji, będzie pierwszy porządny odcinek. Świetny zrobię kolejny. Tak, świetny będzie odcinek. Tak, więc... Już mam nawet pomysł. Więc pozdro, widzowie! Do widzenia.